Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, a dziś dość nieoczekiwanie recenzja z serii LEGO Video, czyli 43103 Punk Pirate Beatbox, tak więc zapraszam do oglądania. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że seria LEGO Video jest takim troszkę niewypałem od LEGO, no nie wyszło to tak jak miało wyjść, no i ja też nie byłem zbytnio przekonany do tych kapsuł. Jedynym moim zakupem w tej serii dotychczas to były te małe bitbity. Kupiłem dwa takie zestawy i mi to wystarczyło. Po 20 zł trafiły mi się nawet nie najgorsze figurki. To był stary odcinek, ale jeżeli chcecie zobaczyć, to wbijajcie tutaj. Aczkolwiek, no, tych kapsuł tak naprawdę nie planowałem w ogóle kupować, ponieważ katalogowo kosztują one 90 zł bez grosza i sama konstrukcja dalej mnie nie przekonuje. Zobaczymy, jak będzie po otwarciu. Aczkolwiek ten zestaw oczywiście nie kupiłem za 90 zł, bo naprawdę musiałbym mieć coś z głową. Aczkolwiek kupiłem go za 18 zł w Selgrosie, no właściwie 18,41, ale tu duża różnica jakby nie jest. Więc tak naprawdę zapłaciłem za niego mniej niż za magazyn LEGO Ninjago Legacy. Tak więc właśnie temu się dzisiaj przyjrzymy. No dobrze, tak więc co my tu w ogóle mamy? Mamy jakiegoś pirata, który pogrywa sobie na gitarce w kształcie kotwicy, to na pewno jest fajny element. No i właściwie tutaj dwoma argumentami przemawiającymi za zakupem tego zestawu jest minifigurka oraz aż 16 tych nadrukowanych elementów, płytek 2x2. One są naprawdę świetne, są to te bity chyba, jak to się tak nazywało. No i właśnie te elementy, tak, właśnie taki element jeden na przykład wykorzystałem w moim ostatnim mocku na kanale, więc też sobie zobaczcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. No ale reszta mnie tutaj jak najbardziej nie przekonuje, no ta kapsuła wygląda średnio, zobaczymy jak jeszcze będzie wyglądać, no tutaj te duże szkiełko, jeszcze ta gumka naprawdę jest średnia. No i jakby jak sobie coś trzęsiemy, to troszkę to brzmi jak Lego Duplo, więc troszeczkę średnio. Od tyłu jeszcze widzimy samą figurkę, tutaj nawet opakowanie nie wygląda jakoś źle, ogólnie format kostki też jest spoko, od góry jeszcze widzimy jakby takie przedstawienie tej postaci, od dołu jeszcze jakieś napisy. Szczerze zastanawiałem się nad tym, czy ten zestaw otworzyć, czy go sobie nie przechować, ale jednak go otworzę w ramach recenzji, żebyście mieli co oglądać w niedzielkę. Tak więc no nie ma za co, ale nie robię tego tylko dla Was, bo też sam jestem ciekawy, jakie bitbity mi się trafią. Tak więc otwórzmy już sobie to pudełko bez przedłużania i zobaczmy, co tam mamy w środku, czy jest coś ciekawego, czy bez sensu to otworzyłem. No i teraz jak to w ogóle otworzę? Dobra, poszło. Poszło. Otwieramy. No i właśnie, moi drodzy. Zobaczcie na to. Tu jest w ogóle jeszcze jakby taki element od wyrzeźbiania tego zestawu, jakby wiecie pewnie o co mi chodzi, tego klocka. W środku jeszcze jest takie jakby taka dziurka, no. A tutaj tego nie widać w ogóle, zobaczcie, nie? Ale skam. No ale dobra, lecimy dalej. Jest też instrukcja, czyli taka jakby plakacik taki otwierany. Tutaj jest ta podstawka, ona też jest w sumie takim ciekawym elementem, bo są wykorzystywane też takie chwytaki, więc spoko. No to mi się nie podoba zdecydowanie. Jest to coś w sumie w stylu tego Lego Dots chyba. Chociaż ja Lego Dots nie miałem tych bransoletek. Taki plotek też w sumie się może przydać akurat w tym kolorze. No i tak. O, tu w ogóle jeszcze jest separator, więc spoko. No ale jednak ten klocek mnie zniesmaczył ogólnie tutaj to. Jest troszeczkę średnio, ale dobra. No ja to idę budować i widzimy się za chwilę. Zestaw już zbudowany, ale na początku zacznijmy sobie od, moim zdaniem, przynajmniej dwóch największych plusów tego oto zestawu. No i na pewno jest nim minifigurka, no zobaczcie tylko sami, jak prezentują się te piękne druki. No tam pal licho z tą drewnianą nogą i tym jakby, no, jak to się nazywało, hakiem zamiast ręki, aczkolwiek zobaczcie na te tatuaże, tu mamy taką jakby wkurzoną rybę, z drugiej strony jeszcze mamy taką jakby czachę z oczywiście kapeluszem pirata. No i z tyłu naprawdę świetny nadruk na tej poszarpanej wręcz kurteczce. Z tyłu właśnie widzimy jakby taki zatapiany okręt. No i jeszcze na torsie z przodu również widzimy bardzo fajny nadruk. Ogólnie postać naprawdę wygląda świetnie. Już troszkę się bałem, że właśnie ten irokez będzie gumowy, ale na szczęście nie jest, więc to na pewno jest plus. No i twarzyczka też jest całkiem spoko, nawet taka szalona. Jedna noga, która oczywiście ta druga, która jest nadrukowana, też wygląda spoko. No i ta gitara w kształcie tej jakby kotwicy też wygląda mega. No i jestem praktycznie pewien, że Nadakan nie powstydziłby się takiego pirata w swojej załodze. No i tutaj jeszcze podstawka prezentuje się właśnie tak. Jest ona złożona z trzech elementów. No i w sumie wszystkie trzy mogą się gdzieś przydać, ponieważ tutaj z tyłu jakby widzimy study i otwiera to fajne możliwości do budowy. Również te elementy też są spoko, bo jak chcę zbudować na przykład tutaj coś przeciągnąć tymi elementami jakby z taką wypustką, też można to zrobić. Dlatego te wszystkie trzy elementy uważam za całkiem spoko. Potem to sobie można złożyć oczywiście do tej kostki, ale do tego przejdziemy na końcu odcinka. Tak więc minifigurkę uważam za naprawdę bardzo udaną.
A drugim wielgachnym plusem tego zestawu są te oto BitBits. Jest ich aż 16 i wszystkie moim zdaniem są naprawdę fajne. Tym takim najlepszym w tym zestawie, właściwie dwoma najlepszymi, takimi tylko limitowanymi dla tego zestawu, jest ten z podobizną naszego pirata jakby na takim tle toksycznym oraz ten z jakąś taką piratką. Spoko na druki, jak najbardziej fajne, sobie dodam, będę dokładał gdzieś na bok. Dalej mamy jeszcze coś w stylu, no nie wiem co to jest, jakaś piłka plażowa, może to grają gdzieś na basenie. Tutaj sam w sumie nie wiem co to jest, jakieś okładki, płyt. Tutaj mamy jeszcze jakąś dziewczynkę, która nie wiem, jakby tańczy balet czy coś, nie znam się na tym. Tutaj mamy jeszcze perkusistę, jakby takiego biegającego kota. Tutaj jeszcze astronautę jakby z gitarą w kosmosie. To, ten nadruk mi się naprawdę bardzo podoba, może jakby improwizować, imitować jakąś taką jakby grę. I to naprawdę jest spoko, coś w stylu Mario. Dalej jeszcze widzimy jakąś taką kobitkę grającą na jakimś instrumencie, który w ogóle nie wiem jak się nazywa. Tutaj też bardzo fajny nadruk, czyli jakby taki zaczynający się film, taka kaseta. To może się też przydać właśnie do jakichś tam kin, jako jakiś plakat albo coś takiego. Tu jeszcze w ogóle, sam nie wiem co to jest, szczerze. Napiszcie w komentarzu, że wiecie co to w ogóle jest. Tu jeszcze jakaś taka gitarka w stylu retro. Dalej jeszcze mamy kąpiącą się osóbkę z Lego. Ten nadruk też jest spoko, jakby taki gościu, który przenika przez portal i z jednej strony wychodzą mu nogi, a z drugiej całe ciało z tym keyboardem. A tutaj jeszcze dwójka tańczących ludzi, więc naprawdę 16 nadruków. Już za taką cenę to już bym w sumie sam kupił to za 18 zł. A jeszcze dodatkowo możemy sobie właśnie doliczyć resztę tego zestawu, tak więc teraz się jej przyjrzyjmy. Specjalnie na waszych oczach dokonam tej transformacji. No i zacznijmy sobie może jednak od tego czegoś, czyli tej szybki. O Jezus Maria. Tej szybki, która moim zdaniem jest naprawdę wielkim zawodem, ponieważ widzimy tutaj na środku jeszcze taki jakby, no wiecie o co chodzi. Jak się wylewa te elementy, tutaj jest jakby taki klocek, no dziurka, dzięki której się to wylewa. To wygląda naprawdę bardzo niesmacznie. Od boku jeszcze mamy jakby takie uchwyty, no i w sumie to, że są tu słuchawki, wygląda nawet ok, a ta gumka tak średnio mi się podoba. I teraz tak, mamy jeszcze coś takiego, który tak naprawdę jest pojemnikiem na te BitBitsy. Z tyłu jeszcze sobie dałem taki wzorek, bo są trzy do wyboru. Ja dałem taki statek. No i w środku mamy właśnie takie miejsce do schowania rzeczy minifigurki. Na przykład tych BitBitów, które zostają, ale to sobie zrobimy za chwilę. I mamy oczywiście naszą podstawkę, do której wepniemy sobie te najfajniejsze BitBity. No i tak się już prezentuje. Teraz jeszcze sobie wsadzamy tutaj minifigurkę oczywiście. Może ona być z wyposażeniem albo bez. Ja sobie dam z, bo wygląda to fajnie nawet. No i tutaj sobie wkładamy jeszcze te pozostałe BitBity, które nam zostały. Czyli raz, dwa, no właśnie tu no, trzy i cztery. Zamykamy oczywiście. Tylko teraz jak to ma być? Tak, dobra. Trzeba to oczywiście domknąć. No i tak, tutaj jeszcze teraz trzeba sobie to wpiąć. I to tutaj. I tak wygląda cały kształt zestawu. Szczerze powiedziawszy, gdyby nie ta tutaj dziurka, to by to wyglądało zdecydowanie lepiej. Aczkolwiek, no nie wiem, jakoś tak średnio to się prezentuje, szczerze. Wygląda nawet ok, no ale nie wiem, czy jakiekolwiek dziecko chciałoby się tym bawić. No rozumiem, że może ktoś się tym jara, ale jakby ja się tym nie jaram. Fajnie są te elementy na pewno. Ale dobra, przejdźmy sobie do podsumowania, bo zaczynamy już gadać o podsumowaniu, a jeszcze do niego nie przeszliśmy. No dobra, tak więc już teraz dokładnie podsumowując ten odcinek. Moim zdaniem minifigurka naprawdę wygląda genialnie. Wszystkie 16 nadruków też spełniały swoją rolę. Wyglądają naprawdę świetnie. No ale jakby reszta tak średnio mnie przekonuje. Te płytki w kolorze turkusowym i ta z tyłu jeszcze mogą się do czegoś przydać. Aczkolwiek reszta już tak średnio raczej. Reszta pewnie pójdzie na rozbiórkę. Ogólnie ten zestaw pójdzie na rozbiórkę, bo jakby nie przekonuje mnie ogólnie, jeżeli chodzi o sam wygląd. No jakby tutaj nie wiem, czy jakiekolwiek dziecko chciałoby się tym bawić. Sam też widzę na opakowaniu, że dzieci nie wyglądają na zbyt jakby zadowolone, no ale dobra. Ta dziewczynka wygląda jakby płakała z tego, że ma ten zestaw. Ale dobra, jeżeli chodzi o elementy zapasowe, to co zostało mi po tym zbudowaniu tego wzorku z tyłu, to są to takie elementy. Niby spoko, bo te różowe gdzieś się mogą też przydać, ale jakby ja nie buduję z koloru różowego, więc nie wiem. Może kiedyś się jakby coś takiego zdarzy. No nie zapomnijcie jeszcze oczywiście o tym, separatorze, bo macie go też w tym zestawie. Tak więc ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale. Jeżeli wam się on spodobał, to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę. A jeżeli chcecie ze mną zostać na dłużej, to też subskrypcja oraz dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie robiliście dotychczas, bo polecam jakby co. No więcej jest tam na tym kanale, czyli serii Lego video nie będzie. Chociaż też nie zaręczam, bo niektóre jeszcze, no w sumie nie wiem szczerze powiedziawszy, co chciałem teraz powiedzieć. Zestawy już mnie nie przekonują jakby, więc nie planuję.
Ale jeżeli wyhaczę jeszcze za jakąś całkiem spoko cenę i inne zestawy, to może jeszcze. No ale nie, no już nie planuję, bo jakby zrobiłem ten opening dwóch figurek i to. I raczej wystarczy. Tak więc trzymajcie się, napiszcie komentarze, czy macie może jakiś zestaw z tej serii, albo może zbieracie tą serię, to przepraszam na te niegrzeczne słowa, które pokazały się w tym odcinku na temat tego zestawu. No ale jakby mnie o nie przekonuje, pójdzie na części. Trzymajcie się i cześć!